jak byłam w liceum, zakochałam się w przepięknej dziewczynie. Chciałam być z nią na zawsze, założyć rodzinę. Nawet się oświadczyłam. Uklękłam z kwiatami, pierścionkiem. A ona odpowiedziała: przestań, przecież to niemożliwe. Wyszłam za mąż, urodziłam dzieci i całkowicie poświęciłam się rodzinie. Nawet na demonstracjach byłam sojuszniczką, nie osobą LGBT+. Tylko mój mąż i najbliżsi przyjaciele wiedzieli, że jestem osobą biseksualną. Dla reszty świata byłam matką Polką. I wtedy część moich dzieci wyautowała się jako osoby nieheteronormatywne. A teraz co? Co można powiedzieć w takiej sytuacji? Tylko odepnij te tęcze, zanim wyjdziesz z domu. Postanowiłam, że muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby moje dzieci, żeby wszystkie dzieci i młodzież były w Polsce bezpieczne i szczęśliwe. Uczę Polskę, że matka Polka też bywa tęczowa.